I robi ogrodnictwo tutaj, więc... Robi ogrodnictwo. Tak jak ja kiedyś. Ja kiedyś byłem ogrodnikiem dla tych, którzy nie wiedzą. Uprawia ogrodnictwo. Dzisiaj zrobimy wam po kolei tour. Każdy będzie pokazywał inną część domu. Zobaczycie mniej więcej wszystko, ale nie wszystko do końca, bo niektóre rzeczy zobaczycie na oddzielnych filmach. Natomiast mamy dalej fajną akcję. Tak szczerze to tragicznie to na razie wygląda. Tak szczerze wygląda to źle. Wygląda to źle. Nie czuć, kurwa, pomiędzy nimi chemii. Ten tu, kurwa, nie wiem, chyba kobiety chce podrywać. Zobaczcie to bez głosu. Patrzcie tylko na Kacpra. Kacper tutaj. Ten stoi, kurwa, znudzony, tak? Gdzieś tam patrzy. Nie czuć między wami chemii. Musicie to, ten. Marcin wygląda, jakby wstał 15 minut temu. Nie przestaje. Cały czas nie przestaje. Tak jakby już jest wszystko skoszone, ale tak, dalej, tak jakby dalej kosił. Od rana, on stał cały czas. Już od 11 rano. Dobrze pracuje nasz pan obrobną. Możesz dołączyć do nas na dzień. Co trzeba zrobić? Trzeba subskrybować cały team, czyli bić do lekcji. Hej. Hej, zajebiste, o wiele lepsze niż Elwino! Najlepiej wydane 50. Nie powiem, kto dzisiaj na Instagramie wrzucił post na Elwino. To potem zrobimy pani małpkę. Chcecie przyjechać do nas do chaty, musicie komentować nasze filmy. I z jednego z filmów, z jednego z komentarzy wybieramy osobę, która może przyjechać tutaj. I trzeba właśnie subskrybować i komentować. No, ja mam subskrypcję i skomentowałeś. Ja robię śniadanie. Dajcie mi lajka tu pod komentarzem. Lepiej nie komentuj. Jedziemy, zaczynamy tutaj z naszym projektem, z naszym domem. Wiem, że macie masę pytań. Mamy tak jakby cały plan na to, jak będziemy na to wszystko odpowiadać. Nie zrobimy tego wszystkiego w jednym. Dobra, pokazuj chatę. Dobra, tutaj dron wjechał. Dobra, fajnie to wygląda. To jest jakiś pałacyk. Zrób goryla, pozdrawiam D. 6 zł. Tutaj to jest fajne, nie wiem co to jest za ten, jakiś ołtarzyk? Co to będzie? Chata duża, fajna, raz, dwa, trzy, nie wiem, 400 metrów będzie miała. Tutaj też to chyba jest, od tej chaty to też jest? Nie, to chyba jest inny dom. A to raczej jest ten sam dom, czyli są dwa domy, tak? Tris już to lepiej robi, ale co, małpkę czy dom YouTube'a? Chciałem mieć kota, ale Marcin ma alergię, więc zostaliśmy z Henkiem. Bo on stary zdeptał Henka. Chcę wam pokazać. Dobra, pokażujcie ten dom. Ile płacimy za chatę tutaj, jak to wygląda, też wytłumaczymy wszystko. Natomiast tu jest chatka obok, tutaj jest taki dom produkcyjny. W tym garażu jeszcze wam nie pokażę, co będzie. Mamy sąsiadów. Halo! Pamiętaj, wczoraj ustaliliśmy zasadę, że każdy ma sobie sprzątać. Dobra, kto trafi do nich, wygrywa... Nie wiem, stary. To było moje, stary, a nie trafiłem w nogę. Tutaj tour tej chaty możecie zobaczyć u naszych sąsiadów. Tanki zobaczycie podłogę, a u Czarka może resztę, nie wiem. Możecie wbić do nich. Tu w środku też jest dużo ciekawostek, ale to... My nie opowiemy. Tutaj słuchajcie, tu jest najlepszy element. Najlepszy element ma naszego domu, chodź zobaczcie to. No. Najlepszy element i to zbliżenie na dupę tej typiary, jest nie? Najlepszy element. Najlepszy element ma naszego domu, chodź zobaczcie to. O, i też ona! Mówię ci stary, że tu jest, kurde. One mają. Patrz, zakupuje się. Szybko. Widać go na blisko, jak się zakupuje? Elwina już go nie ma. Nie ma. Kurde, dobra, chodź. Kurde, ja nienawidzę takich tych. Pianki z pranka Stuarta, który nadal nie posprzątał mi auta. Siema, zaśpiewasz świąteczną uczkę jak Roberto. A wiecie, że minęło od tego czasu już jakiś miesiąc? No wiem właśnie, ja cały czas czekam, aż posprzątam jakąś chórę. Hi. Lexi. Lexi, ja za to płacę. Lexi, uspokój się. Dobra, zamknij łeb, serio, jej się nie da słuchać, nie daj się słuchać. Mów albo po angielsku cały czas, albo cały czas po polsku. Nie mów takim ponglish nie mów. Nie mów tak, nie proszę tak nie robić. To oni całe lustro. Mamy podobne koszulki dzisiaj. Living room number one, tak? Living room number one. This is not a hall. This is not a living room.
This is not a living room. Yes, we live here. It's well, a living room. Then the whole is no. a whole living room. No! Obrazy za who knows how much, ale they're probably expensive, więc ja się nawet na nie nie patrzę, because I'm scared, że rozwalę coś. Ja w ogóle tutaj boję się cokolwiek dotykać. Pseudo zegar, miał być zegar, ale somebody stole it. I don't know what happened here. Ja, żyrandole za, mogę powiedzieć? Chyba? Ja, no, mniej więcej, no. 150 tysięcy? Za te tak mi się wydaje. Nie wiem. A, ja nie znam się na żyrandolach, więc nie wiem, ale są od właściciela, który sobie takie zażyczył i teraz wynajmuje, więc... A możecie przy okazji bijać do każdego, bo Błęski już dobił 100k na Insta, macie linki do wszystkich Insta w opisie i możecie tutaj nawet kliknąć. Za każdym razem jak kogoś spotkam, to pojawi się takie kliknij link do Insta, więc macie Lexi, ona jest bardzo blisko już 100 tysięcy. No I'm not! Yes you are! I'm not even at 70! Chcesz się założyć, że do końca tygodnia będzie 100? Ponad? O! Dobra, Czemu sobie jajo, kurwa? Typ chce komuś podać rękę, trzyma drugą w kieszeni, kurwa, i drapie się po jaju, kurwa. Stuart, tak się nie robi, to jest twoja siostra. Ja rozumiem, że może jesteś wybrakowany, kurwa, z jakichś takich tych, ale nie możesz się, kurwa, drapać po jaju, jak nagrywasz film i podajesz rękę siostrze, bo to źle to wygląda. Serio, naprawdę, źle to wygląda. Bardzo źle to wygląda, panie Stuarcie, no. Nie możesz tak robić. To nie jego siostra? Mówili, że jego siostra. Możesz się do końca tygodnia będzie 100? Ponad? O! Dobra. Kurwa i drapie się! Drapie tam maczugę! Jebany! Jebany tam, kurwa, drapie maczugę, jaskiniowiec. Nie. No ale, nie no serio, no drapie się po parówce, no zobaczcie, no mogę wam zbliżenie zrobić. To jest jego siostra? Ktoś mówił, że tak. Jego siostra nie mówi po polsku, czy to nie jest jego siostra? No nie wiem, ktoś tam powiedział, że to jest jego siostra, ja się nie znam. Ja nie znam tej kobiety. Ponad? Zobaczcie, drapie tutaj patałacha. Tutaj jest drapany. Dziękuję bardzo. Można się komunikować z drugą stroną. Marcin Lubiel, are you there? Hello. A tutaj mamy another girl. Każdy w domu ma swoją toaletę siostra? Oprócz Stuarta. Tylko Stuart korzysta z tej toalety. Więc ktokolwiek tutaj jest, it's Stuart. Mieliśmy grilla ostatnio. Byli tu dziennikarze. Chodź chwilę, dasz. Przecież tu nic się nie dzieje. Ja chciałem właśnie pogadać, bo ktoś tu zrobił, kurde, coś nie ma. Oh! Ten, kto nie dał łatki, 5 złotych. Jak zrobię zbliżenie na obsrany kibel, kurwa, są moimi królami, dam im wszystkim suba i zobaczę każdy film do końca. Pani, myślisz, że ja bym się tym... Myślisz, że ja bym się tym chwalił, gdybym ja ale to zrobił? Ale it was you, nawet... It was no! Ja wiem, on takie coś robi. She literally said it was you. Nie, pomijając toaletę, coś się stało. Mamy tutaj rolki papieru. Kto pamięta te rolki? One już się pojawiły u mnie raz na odcinku. A to jest tak mało dynamiczne. Zamiast pokazać ten dom, film miałby 13 minut, kurwa, to o rolkach papieru. Czy o autyzmie Dubiela tam rozmawiają. W zapasie strasznie dużo, więc zostają po prostu na nagranie. Tu mamy pasz. Mamy to. Pisuar. Nie, pisuar czy pisuar? Filip? Pisuar. 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 Ale ja to mówisz po prostu szybciej, Lexi. Po prawej stronie widzę fajny filmik Dominika Łukickiego, który możesz obejrzeć potem. 6 zł i 15 groszy. Honestly, chyba ci się podobają te obrazy, because for me they're kind of depressing. Dobra, idziemy dalej, widzimy się w kuchni. It's a trap. Witam was w mojej kuchni. Mojej kuchni? Też, mojej kuchni. Normalnie gadaj, stary. Ale chcę mówić, ale chciałem zacząć tak, że witam was w mojej kuchni ze śmieszki, hiszki, budanym kładaczkiem, na wieżę sobie. Nie, normalnie gadaj, stary. Witam was w naszej kuchni. Powiem wam tak. Jak na to, co Stuart tutaj odpierdolił i na to, jak kurwa dennych ma, jeszcze tylko Kacper mnie nie wkurwił podczas oglądania tych filmów. On tu siedzi, pije herbatę i mówi, zobaczcie, tu zrobić zbliżenie na chłopa, ziomek wypierdolił w chujsiana, miał pomysł, oni mu to rujnują. Żal mi Stuarta.
I tym razem ja będę po niej oprowadzał, bo czuję ostatnio, że mam aspiracje na kucharza. Nauczyłem się robić kurczaka, umiem robić jajecznicę. To ja pójdę i zostawię was samych, bo ja nie chcę żadnego kurczaka próbować. Tutaj mamy nasz rodzinny stół, przy którym będziemy spożywali śniadania i robili burzę mózgów. Tutaj będą powstawały nasze... O kurwa, wydaje mi się, że jak tam zrobią burzę mózgów, Wyobraźcie sobie, że robicie burzę mózgów z dubielem. Ja pierdolę. Ojojoj. My sobie tak stwierdziliśmy, że chcemy, żeby jadalnia była tym miejscem, w którym codziennie rano będziemy się witali, pili sobie kawę i rozmawiali o życiu. Ja jestem ciekawy, Marcina, co mam na to. Ty pewnie też. Ecstasy and motion! Dzięki, Plix! W ciągu 3 miesięcy będziesz miał więcej tyle, co zrobiłeś, niż w całej karierze. Ja w ogóle jestem fanem tej wyspy. To się wyspa nazywa, nie? Ta wyspa to jest coś cudownego, jak będziecie chcieli, żebym nagrywał. Ja może do wszystkiego. Można tu kamerki ustawić, to można tutaj jeszcze jest na łańcuchach. Ja w ogóle jestem fanem tych takich małych patentów. Nie wiem, czy widziałeś. Ooo! Nie widziałem, no. Stary! Zajebiste, bo jak chociaż powiedziałbym, jak się suszy, ale będzie kapało, ale jakby się mimo wszystko można wystawić po zajebiste. Tutaj mamy taki fajny kran, jak mieszkałem... Wydaje mi się, że szkła się nie suszy, szkło się wyciera, żeby zacieków nie było, ale co ja tam mogę wiedzieć, ja nie mieszkam w takim domu. U siebie w mieszkaniu to myłem pod nim psa, ale obstawiam, że tutaj... To też mamy swój ekspres do kawy, bo tutaj kawa jest na zapotrzebowaniu dziennym bardzo dużym. Tylko kawy nie ma, bo steward nie kupił. Catering, ten catering nas ratuje, to jest Pomelo Catering. Powiem wam, że tak, to jest reklama, ale to nie jest reklama, którą kazali nam robić, tylko to jest reklama, którą ja chcę zrobić. Po pierwsze przechodzi w takich termicznych workach, zajebiste, że przechodzi w termicznych workach. Jedzenie jest super, ekologiczne rzeczy, czyli nie jakieś plastikowe rzeczy, wszystko drewniane, wszystko opakowania oczywiście. No ale wiesz, dobry krok w dobrym kierunku, a takie rzeczy to jeszcze nie widziałem. Niedługo Pomelo akurat będzie wprowadzał ekologiczne tak, opakowania. Tak, i będą ekologiczne opakowania wprowadzać. Jak chcecie sobie spróbować, wyjdźcie na stronę Pomelo. I przywożą dla nas wszystkich, więc to w ogóle nam ratuje. Serio, dziękuję. Bo na razie, jak ja bym miał gotować, no to pewnie byśmy tutaj zadowolili. Ale niestety mamy jeden problem. A to jest nasza lodówka. Ale może być ciężko. Gdyby nie to opakowanie termiczne, to by się jedzonko zepsuło, a tak to trzyma się cały dzień. Zajebiste. Tu jest suchary. Suchary tygodnia. Suchary. Ej, to jest dobry. Jak się byście chcieli znowu suchary, możemy zrobić taki mini serię z domownikami, to by było fajne. Dobra, ja pospieszę temat tutaj, bo widzę, że Marcin troszkę... trochę wolniej to idzie. Mamy, co to jest, spiżarnia? Tam trzymamy, będziemy to wszystko prowadzi do bardzo ważnego miejsca w całym domu, czyli do garażu. Ale to nie jest zwykły garaż, ponieważ to jest garaż. Zrobimy, panie przewodniczący. Komputery. Jeszcze to wszystko. Jeszcze nie twój, gdzie jest twój komputer? Mój komputer jest. Stary, od 3 dni mówię ci, żebyś przywiózł. Ale mówię, że. Wyłącz ten szajs, dawaj filmik Łupickiego, chociaż beka będzie. 6 zł i 15 groszy. Poczekaj, Krzychu. Zobaczcie, kurwa, jakie zajebiste mają krzesła gamingowe. I do garażu komputery. Jeszcze... O kurwa. Tutaj nawet... nie ma tych. No i czkawkę mam, kurwa, jebana kanapka. Nie mają nawet podłokietników. To jest krzesło gamingowe... Wiosna w ogrodzie 2017. Kolekcja Diablo Chairs. No. Powiem wam tak. Zostało to krzesło wyprodukowane we współpracy z fizjoterapeutami z całej Polski. Dwa razy, kurwa, na czymś takim usiądziesz, kurwa, i masz kręgosłup do naprawy. Plix, a umiesz świnkę? 10 zł. Świnki nie umiem, a ona... Gdzie jest twój komputer?
Mój komputer jest. Stary, od 3 dni mówię ci, żebyś przywiózł. Ale umówiłem się z Wojskiem, że go dzisiaj przywożę. Przejdź komputery do montażu, na razie dwa tylko, bo jak będzie dwa, nie wyrobimy, więc Marcin musi dzisiaj koniecznie. Swoją drogą, jeśli umiecie montować filmy, robicie to dobrze, czujecie ten klimat YouTube'owy. Jak umiecie serio montować, chcecie dołączyć do naszego teamu, porobić tutaj fajne rzeczy. Halo, mapa sporta, agency.pl, macie na ekranie. A tuż za garażem znajdziemy się samochodem. Pozdrawiam mocno, miłego wieczoru. No ale na razie nie mamy miejsca na samochody. Tutaj jest samochód operatora Adriana, który też z nami mieszka, ale o nim później. Tutaj jest moje auto. No ale za tymi wszystkimi samochodami to jest jedna, Max, jedyna bryka w Polsce. Jedyny tak szybki rodzinny samochód. Ford Sport Max. Ej, to jest S-Max, nie? Że S-Max, Sport Max, wiecie o co chodzi. To mamy tutaj miejsce, gdzie sobie graliśmy w basketbola. A ogródek zaraz zobaczymy, chodźmy już do salonu Błoński, oprowadzi was po tym głównym salonie. Potem pójdziemy szybko na górę i zewnątrz. Witamy! Zapraszamy teraz do salonu. Zwiedziliście wszystko inne. Wchodzimy teraz do miejsca, w którym będziemy sobie chillować najbardziej na świecie. Jeszcze nie mamy tutaj za dużo, ale mamy fajne rzeczy. Pierwsza rzecz, najważniejsza chyba, jaką dzięki grazie. Żebyśmy mogli pykać. Ode mnie. I chillować, ukradliśmy Stuartowi to z chaty. Leci tutaj na cały czas nasza nutka, więc w ogóle możecie nagrywać na Insta Story, jak tańczycie do niej i możecie nas oznaczać. I my będziemy wrzucać was na nasze story. Jest Marcin Lubian, który sobie zje teraz pomelką, najlepszą dietkę. Telewizory! Jeszcze jest mały. Ale ty nie jesteś jednym z największych youtuberów gamingowych w Polsce, wiesz o co chodzi, nie? Bo zgadnijcie co? Bo ja jeszcze nie przywiozłem telewizora. Będzie telewizor. Spokojnie, wszystko przywiozę. Tak naprawdę wszystko, co mam, to oddaję tutaj dla wszystkich, kurwa, żeby mieli. Bo jeszcze najlepszy pokój też oddałem. W sumie wszystkie najlepsze pokoje oddałem, ale zobaczycie pokoje u każdego na dniach, więc wbijajcie też ten... No! Pozdro Nitro. Będę. Dzisiaj będę skurwysynem, no. Właśnie, każdy zrobi swój room tour. Ogólnie tak. Room tour, dawaj room tour. Widziałem Lexi wcześniej, występowała przez ten kominek. To jest połączenie wszystkiego. To jest niesamowite. Lexi występowała przed ten kominek, ją widział. Wcale jej kurwa nie widział przez drzwi szklane. Jakieś obraz inni. Tutaj mamy wagę, jakieś tam głupotki. To jest najlepszy fotelik, na którym się siedzi, ale najlepszy fotel do zawodów mamy tutaj. Znaleźliśmy go gdzieś na strychu chyba. Ten fotel jest ściągnięty ze strychu. Nie wiem, to wyszło tak po prostu. Ogólnie ten taki bujak jest kozacki. Zaczęliśmy się bawić, ten strach się bał. Chodzi o to, żeby położyć się na fotelu. Nie wiem, chyba każdy tak robił. Ja to jak miałem w dzieciństwie w chacie, to tak robiłem zawsze. Ogólnie no ciężko jest zrobić tak, żeby się wypierdoliło to z tych... No ciężko jest. Moja babcia miała coś takiego i no i siedziałem na tym bardzo często. Czekamy na... O! Uczyła się, gratulacje, kurde. Mogę wrócić. Wracaj, stary. Przechodzimy tutaj do takiej fajnej, osłonecznianej części, której jeszcze nie jest w ogóle tak naprawdę zagospodarowana. Kurwa, jaka glada. Można tutaj też chillować, ale chyba mamy w planach, żeby zrobić tutaj jakiś bilard. Ja poserduszkuję, jak zgodnie. Co to będzie? Tu coś będzie w tym miejscu i nie, to nie będzie Simbergaja ani nic, nie w tym miejscu. Będzie nic, co chyba jeszcze. Chcę też, że to dosyć małpę, prosta rzecz, ale będzie tutaj, zobaczycie. Małpka za szóstkę. Gdzie będzie chciało się po prostu siedzieć. I tutaj, uwaga! Nie będziemy tutaj dzisiaj, to jest pokój Stewarta, no, więc będziecie mogli go zobaczyć na najbliższym. Na room tourach, o każdego room tour. Dokładnie. No i z salonu to tyle Elowinka, nie? Bo. Dobra, czekaj, drzwi i zapraszamy po gorące fotki. Jest? 5 zł. Tutaj idziemy na górę, mamy tutaj nasz obrazek taki, on jest ogromny. Obrazek, to jest obrazek. Nazwisko jak jest. Ta, dotykaj kurwa to. Mamy taki. Dotykaj. Tarasik powitał. Dotykaj. Wytrzyj jeszcze szmatą. Tutaj to zobaczycie z przodu to. No i tutaj jest takie coś. Ogólnie ja bym nie wpuścił kurwa takiej hołoty dubielowej do domu kurwa za parę milionów. No bo jestem osobą, która wychodzi z założenia, że jak się coś spierdoli, to będę musiał płacić. W takim miejscu jedna nieudana impreza może zakończyć twój budżet do końca. Dużo miejsca nie jest, ale jak chcesz sobie wyjść, zobaczysz kto przyjechał, co się dzieje u sąsiadów. Dobra, jesteśmy z powrotem w środku i tutaj za bardzo wam nie mogę pokazać, no, bo to są pokoje. Mogę w sumie tutaj pokazać troszeczkę. Tutaj jest pokój Lexi. Mogę wam tyle pokazać.
To jest tyle, dobra. Pokój Lexi zobaczycie na jej turze pokoju. Mamy obrazy, żeby fajnie widać z góry wszystko. To jest takie fajne miejsce. Można spojrzeć, ja, fajne miejsce. Zobaczyć wszystko, co się dzieje. Tu jest pokój Marcina. Tu jest pokój Kacpra. Tu jest nasze taki pokój na pranie. Właściwie na pranie, prasowanie. Tam jest przekozak. Tam będą wszystkie te nowe rzeczy, o których też wspominałem. O, ktoś tam jest. Siema. Siemka. O, stan surowy. Z Majkiem robię zajebiste projekty muzyczne. I nie jak ta piosenka, która wyszła, bo to właśnie miało być zabawne, śmieszne i wzięli się na poważnie. Nie było to zabawne. Że będę raperem, mnie w ogóle nie o to chodziło. A muszę wam powiedzieć, że on ma taki talent, ale do śpiewania normalnego. Ta piosenka była zrobiona. To jest akurat prawda, to jest akurat prawda, kiedyś rozmawiałem z Remo. To był 2015, maybe 16 rok. I on wtedy... No to był 15, bo to było jakoś po Bombsite A Gimpera. I DJ Ramo przyjechał ten. DJ Ramo przyjechał. To był chyba Rich Tour w Poznaniu. Przyjechał Remo i tak sobie trochę z nim porozmawiałem. Remo ogólnie w porządku, fajnie się z nim rozmawia. I mówi. Ja mu mówię, ty to teraz będziesz werbował youtuberów, no bo w sumie to jest, wiesz, bo to bardzo proste, nie? Jak ludzie mają jakiś fanbase, powiedzmy on ma 4 miliony, to jak wyda płytę, no to jaki to jest problem, żeby sprzedał kilkadziesiąt tysięcy płyt, nie? Dlatego teraz youtuberzy wszyscy kurwa płyty robią, pomimo że się do tego nie nadają, bo jest komu to sprzedać. No, a ja mówię, ty to może poszukałbyś kogoś, kto potrafi śpiewać, nie? To by było prościej. Hehe, zajebisty jesteś, lubię CB oglądać XD. Dzięki bardzo. Podlasia, o, z Podlasia, masz już internet. Dzięki, złotych dzięki Hamcia, pozdro dla ciebie. I on mówi, wiesz co, że on to by chętnie współpracował z jednym youtuberem, który ma bardzo dobry głos, ale jakoś tak ten, ale jakoś tak nie, jakoś on nie chce, nie? A mówię, kto? A mówi, no na pewno nie zgadniesz. Mówię, no nie będę zgadywał, to mi powiedz. No i ponoć Stuart ma bardzo dobry głos do śpiewu, że czysty i że dobrze śpiewa, ale nie śpiewał. Wbijaj zaraz na OME. 5 złotych. Dzięki bardzo panie Oski za to, że mówisz sam, robić, to nie zrobimy. Jakbym odebrali, jakbym zaczynał karierę muzyczną, nie wiadomo co. Chill. Jak zobaczycie dwa projekty, które zrobiliśmy z Majkiem, szczęki wam opadną. Gwarantuję, że każda osoba, która mówiła źle o tej piosence, która teraz była, co w sumie, wiesz, może źle odebrali, może nie ogarnęli, że to był taki bardziej zabawna forma, śmieszna forma, no to do strony. Czekajcie, moment. 5 zł. Ja tu już mam wszystko idealnie rozplanowane. Tak, nie reklama, to dzięki. Wyglądać i co tu będzie. Bo mamy... Dobra, oni mieszkają w jakiejś... ten... jest wersja dla burżui. Mają tam kurwa wypierdolony żyrador za 150 tysięcy złotych. A ziomka wypierdolili na strych kurwa i musi tutaj w stanie surowym mieszkać. No szkoda w chuj. Ciekawe czy jak ten... czy jak na przykład zjedzą drogi obiad, który im kucharka ugotuje, to mu przynoszą to co zostało. Fajnie, tak trzymają typa, kurwa, na strychu. Mamy dużo tu miejsca do wykorzystania i za niedługo wam wszystko opiszę. O! Ej, stary! O kurde, ja to jeszcze... Ja nie byłem tu, stary. Imo, jeśli mówisz, że będzie tu coś wielkiego się dziać, to z racji tego, że Dubiel jest bardzo inteligentną osobą, wydaje mi się, że zaprojektował całą górę, bo jest inżyniero-architekto-budowlańcem. I będzie taka seria na live, jak będą remontować górę. Mimo po prostu zrobią taki mniej patuski. Nie bać disa, zwisa, cisa, kisa, misa, ferverdisa, anubisa, lisa, kerisa, hietisa, hererisa, kondomisa, chuj isa, frajerisa. Dawaj małpkę. 5 zł. Łeb się pierdolnij. Wydaje mi się, że to będzie taki mniej patologiczny stream z remontu. Będzie tutaj, oni tu 2 lata będą mieszkać, to w 2 lata będą musieli górę ukończyć i pewnie taki jest deal z właścicielem mieszkania. No, Dubiel tam będzie ściany malował, będzie też gościnny udział Jacy, który tutaj zaszpachluje te ściany. No, wydaje mi się, że mogliby coś takiego, to by miało potencjał. Odpaliliby właśnie tutaj stream, już komputery mają. I tyle, i Dubiel by tam z Lexi remontował. I właśnie, tylko też nie wiem, czy Jacy można tak na szybko ogarnąć, bo wiadomo, że to jest... rozchwytywany trochę budowlaniec w Polsce. No, on tu przyszedł na taką totalną surówkę. Kamil 123. Siemanik, będziemy to prowadzić z wami, żebyście zobaczyli dokładnie, co tutaj robimy. Tu jest. Pozdrawiam, ale jeszcze tutaj jedną rzecz, tak jak wcześniej wspominałem. Zobaczcie,
Oni tam na dole mieszkają w jakichś bardzo dobrych warunkach, a tu ziomka wypierdolili na strychy na łóżku polowym mieszka. Będziemy to prowadzić z wami, żebyście zobaczyli dokładnie, co tutaj robimy. Tu jest zobacz ten link, co ci wysłał. 5 zł. Który właśnie wisi na dole, więc z tego nie tykamy. To wygląda jak to już... Nie nakazuj mi robić rzeczy. A jak wyjdziemy tutaj? Będę robił po swojemu. Tutaj skończymy domową część, zaraz przejdziemy, pokażemy wam cały ogródek. No to mamy naprawdę zajebisty widok. O, jak ładnie wykoszona trawka. O, jest i trampolina! Jest i trampolina. W każdym domu youtuberu musi być trampolina, tylko basenu nie ma, trochę chujowo. I na Instastory będziemy robić tak, że możecie nam zadawać pytania, będziemy odpowiadać na wszystko, powiemy wam, czym się różni, co będziemy robić fajnego, czego nie będziemy robić, co tu się dzieje, czemu ci ludzie. Jak macie, wiem, bo widziałem dużo pytań, ale jak macie jeszcze jakieś szczególne, to zapraszamy na Insta, gdzie możecie followować. I co, lecimy do ogródka? Czekaj, bo muszę pokazać, że jestem godny noszenia moich koszulek Strashera. No właśnie widzę. A Oli, potrafisz czy nie? Jeśli sal pod rząd i dom jest twój. Ciekawy poziomek mozy wyjść z tego.